Need for Speed Heat, jak i w wielu innych grach tego typu, musimy wybrać swój pierwszy samochód. Czasami następuje to od razu, a innym razem, tak jak chociażby w tym NFS-ie, po krótkim prologu. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy dobrze wybraliście swój pierwszy samochód? Oczywiście nie jest to jakaś mega kluczowa decyzja przesądzająca o tym, jak będzie wyglądała całość rozgrywki, ale jakieś znaczenie na początku ma, gdyż to właśnie tym autem weźmiemy udział w pierwszych wyścigach czy pościgach. Później zmienisz samochód, czy po prostu go stuningujesz, to już twoja decyzja. W tym materiale wziąłem na warsztat wszystkie trzy początkowe samochody, bo Camaro tatusia jest nietykalne. No cóż, gdyby było do wzięcia, to chyba nikt nie miałby wątpliwości, które auto wybrać jako pierwsze. Wyraźnie odstaje od reszty. Do wyboru mamy Forda Mustanga z 65 roku, BMW M3 Evolution z 88 i Nissana 180 SX z 96. Jak widać, same nowoczesne maszyny na start. Ja jako fan japońskiej motoryzacji, nawet już mówię po japońsku, ja jako Nagasuka Koshisuki Nabosaka, osobiście wybrałem Nissana. Testując każde auto, starałem się zachować identyczne warunki. Auto nie tknięte w żaden sposób jakimkolwiek tuningiem, jedynie co zostało zmienione w każdym z testowanych pojazdów, to sposób wchodzenia w poślizg, zmieniony z gazu na hamulec. Idąc dalej, ten sam pierwszy wyścig o nazwie Tornado, automatyczna skrzynia biegów, start na pełnym gazie wyprzedzając auta przeciwników z lewej strony i oczywiście o żadne nie zahaczając, oraz czysty przejazd całej trasy, czyli trzy okrążenia. Każdym autem wykonałem kilka prób, aby przejechać trasę jak tylko najlepiej potrafię. Przejdźmy już do testów. Zanim zaczniemy wyścig, sprawdzimy prędkość maksymalną tychże pojazdów. Najniższą prędkość maksymalną z testowanych ma Mustang i jako jedyny dysponuje pięciobiegową skrzynią biegów, więc może stąd bierze się jego najniższy top speed. Trochę większą prędkość osiągnąłem jadąc BMW. Silnik tego auta przy wysokich obrotach brzmi jak namolny komar latający koło ucha, gdy próbujemy zasnąć. Największą prędkość osiągnąłem Nissanem. Zarówno on, jak i BMW dysponują sześciobiegową skrzynią biegów. Kto wie, czy wynik nie byłby inny, gdyby nie to, że długa prosta w końcu kiedyś musiała się skończyć. Czas na test w wyścigu. Na pierwszy ogień idzie Mustang. Czuć, że auto ma największą moc tutaj prezentowanych, ale niekoniecznie dobrze przenosi je na koła. Szczególnie widać to na starcie oraz przy wychodzeniu z zakrętów na trzecim biegu, gdzie koła potrafią buksować jeszcze przez 2 sekundy. Na pewno można by temu zaradzić, dając mniej gazu albo jadąc na manualnej skrzyni biegów, ale tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie pojazdy zostały sprawdzone w tych samych warunkach. Mimo tego, że to muscle car, to prowadził się zadziwiająco, łatwo i bez niespodzianek. Nie czekaj na mnie, jedź dalej! Kolejna BMW. Pogadamy po wyścigu. Powodzenia. Zaskoczyło mnie to auto i to bardzo pozytywnie. Prowadzi się bardzo łatwo, szybko reaguje na ruch kierownicy i jest bardzo skrętny. Tylko dźwięk silnika już nie za bardzo mi pasuje, ale o tym już mówiłem. Kwestia gustu, a o tym się podobno nie dyskutuje. Ja tam bym polemizował.
I na koniec mamy Nissana 180 SX. Pogadamy po wyścigu. Powodzenia. Troszkę odstaje od reszty na starcie, w sprincie do 100 km na godzinę. Spowodowane jest to trochę innym przełożeniem biegów niż u konkurencji i bieg jest wrzucany tuż przed stówą, co zabiera ułamki sekundy. Koniec końców wykręciłem im najlepszy czas. Zdecydowanie nadrabia na zakrętach. Bywa trochę nieobliczalny, gdyż nie reaguje tak szybko na skręt jak chociażby BMW. Tak samo wyprowadzić go z poślizgu jest odrobinę trudniej niż BMW czy Mustanga. Po prostu wolniej reaguje na ruchy kierownicą. Podsumowując, model jazdy w Need for Speed Heat jest dość specyficzny. Prawie że taki sam jak w poprzednich częściach, za które było odpowiedzialne studio Ghost Games. Model jazdy w NFS-ach zmieniał się kilkakrotnie, tak często jak tylko zmieniało się studio odpowiedzialne za grę. Inaczej auta prowadziło się w Undergroundach, inaczej w Most Wanted czy Carbon, a jeszcze inaczej w częściach, które zafundowało nam swego czasu Criterion. Jak widać po testach, nie ma znaczenia, który samochód wybierzemy na start. Uważam, że całkiem dobrze udało się je wyważyć. Przynajmniej na początku, bo śmiem twierdzić, że w tak zwanym endgame już tak nie jest.